Ciągle zmieniająca się sytuacja gospodarcza, nowe prawa i zasady dotyczące planowania emerytalnego i inwestowania sprawiają, że nasz plan emerytalny powinien być cały czas analizowany i dostosowywany do nowych warunków. I podstawowym celem naszego planu jest przetrwanie, no ale to nie wszystko. Musi on też być odporny na duże wahania rynkowe, reagować na zachodzące zmiany, eliminować istniejące zagrożenia i oczywiście cały czas generować zyski i powiększać nasze oszczędności. Jest to możliwe po pierwsze dzięki odpowiedniemu zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym i wahania rynkowe zawsze miały miejsce. Ważne jest, aby je kontrolować i nie dopuszczać do dużych, znacznych spadków. Posiadając odpowiedni plan inwestycyjny i wykorzystujący zdywersyfikowane narzędzia i strategie, a także charakteryzujący się dużą elastycznością, wcale nie musimy wtedy panikować. Zawsze warto zadać sobie pytanie, czy nasze inwestycje są zabezpieczone przed znacznymi krachami na giełdzie. Jeżeli nie, warto to jak najszybciej zmienić. Kolejny problem, którego często nie bierzemy pod uwagę, a może uczynić duże spustoszenie w naszym planie emerytalnym, to ogromne koszty opieki zdrowotnej, zwłaszcza opieki długoterminowej. Długookresowa opieka medyczna jest niezwykle kosztownym wydatkiem, który nie podlega dofinansowaniu ze strony Medicare. Dlatego warto zabezpieczyć się na jej wypadek i najlepszym rozwiązaniem są tak zwane ubezpieczenia asset-based long-term care, które pokrywają koszty opieki długoterminowej, a jeżeli nie zajdzie taka potrzeba, oferują zwrot pieniędzy w formie wypłat lub wolnego od podatku death benefit. Następnym zmartwieniem, które spędza nam sen z powiek, są wysokie podatki na emeryturze, co ma bezpośredni związek z naszymi kontami emerytalnymi, takimi jak konta IRA, 401k, 403b. Tego typu plany nie mają jeszcze odprowadzonego podatku, no, który trzeba będzie zapłacić na emeryturze. I pomimo nagromadzonych ogromnych oszczędności na tych kontach, tak naprawdę nie wiemy, ile mamy na nich funduszy, dopóki nie zapłacimy podatku. Warto więc wcześniej stopniowo spłacać te należności podatkowe poprzez dokonywanie tak zwanego Roth conversion. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z najniższymi w historii programami podatkowymi. I stosując taką strategię, zapewniamy sobie efektywny pod względem podatkowym plan emerytalny, dzięki któremu będziemy w przyszłości płacić dużo mniej podatków i tym samym dysponować większym dochodem. Proszę więc pamiętać o tych wszystkich problemach, które stanowią potencjalne zagrożenie dla naszego planu emerytalnego i mogą zrujnować nasz budżet. Jeżeli nie uwzględniliście Państwo jeszcze wspomnianych kwestii w swoim planowaniu, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Zapraszamy do naszej firmy Financial Alliance i po więcej informacji prosimy o telefon do naszego biura na 847-312-3454 lub można się też z nami skontaktować przez naszą stronę na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse i zapraszamy również na nasz nowy kanał na YouTube, też pod tytułem Zaplanuj Finanse, gdzie co tydzień dodajemy nowy filmik i komentujemy bieżące sprawy finansowe.